Słuchajcie, dzisiaj mamy nowy rok i szczęście do przepięknej pogody. Ja już mam Nazgula w wersji O3 i jest za mną już pierwsza sesja, którą zrobiłem wcześniej, bo zrobiłem ją wczoraj. Natomiast dzisiaj chciałbym poeksperymentować trochę z ustawieniami i na bieżąco powiem Wam też w komentarzu, co się dzieje. Będziemy latali w pierwszej kolejności. Mam 3 akumulatory albo 4 do dyspozycji, tylko tyle. Ale zrobimy sobie 3-4 krótkie loty z różnymi ustawieniami. Zrobimy sobie najpierw wszystko w automacie plus stabilizację włączoną, wbudowaną stabilizację. Natomiast później będziemy już bawili się w ręczne ustawienia, tak żeby uzyskać coś, co jest najbliższe ideału, prawda? I zobaczymy, które ustawienia są najciekawsze. Będę Wam na bieżąco mówił, co robię i będziecie mogli zobaczyć sobie też efekty i wyciągnąć wnioski. Zaczynamy zatem. Kamera 16:9, 4K w 50, szeroki. Zróbmy sobie tutaj ultra szeroki. Stabilizację Rocksteady wbudowaną. Limit ISO praktycznie najwyższy, jaki jest, tak miało być. Center point mam, internal storage, advanced camera settings, tu wszystko gra, kolor normalny. White balance auto zostawiamy, tak? Czyli wszystko w automacie w tym pierwszym. Nie ma nic, co ustawiamy tutaj w manualu. Startujemy w takim razie, polecimy sobie 2-3 minuty to wszystko. Dobrze. I tu widać, że się dość ładnie dostosowuje. Śmigła mam w planie, co przeszkadza na pewno w odbiorze, jak się nie lata. Ale jak się lata, to nie jest jakaś wielka sprawa. Fajnie lata ten Nazgul, bo on jest lekki teraz. Jest bardzo lekki i zwinny. W ogóle inaczej się sprawuje niż normalnie. To co widzę, to są przepały dosyć spore, jeżeli chodzi o słońce. Ale to jest normalne, że takie akcje się dzieją. Polecimy sobie, tutaj powinna być taka szczelina pomiędzy drzewami. Bardzo dobrze to widzę, doskonale, każdą gałązkę. Tak, tu można być bardzo zadowolonym. I na żywo wygląda to lepiej w goglach zdecydowanie niż na ujęciach z karty pamięci czy z dysku wbudowanego. To jest też charakterystyczne, bo widzę zdecydowanie lepiej. Tak jest też w przypadku Awaty. Dobra, to są te ustawienia z automatu. Widać, że przepały mamy. Widać też, że w cieniach dosyć dużo detali ucieka na bieżąco. Ale dron bez GoPro jest bardzo lekki. On się zachowuje genialnie wręcz. Mam nad nim mega panowanie. Tak. Super się zachowuje Nazgul. Podoba mi się całość. Jest naprawdę fajna. Bez problemu. Jest bardzo zwinny w tej chwili. Super, można nim latać. My sobie zlądujemy i zrobimy teraz troszeczkę inne ustawienia kamery. Między innymi wyłączymy stabilizację. I tutaj to, co miałem zrobić, to przede wszystkim white. Inne pole widzenia i Rocksteady wyłączamy. Dobrze. Auto limit ISO nadamy sobie tylko 400. Czyli dosyć spore zmiany poczynimy tutaj. Advanced settings. Kolor zostawiamy normalny, dobra? I popatrzymy jeszcze na parametry balansu bieli. Bieli na wartość około 5000 Kelvin. Myślę, że to będzie dobra wartość. Powinienem mieć jeszcze akumulator, mam 15,5V przynajmniej w tej pozycji. Startujemy. Chciałem zobaczyć, jak to się wszystko układa. Jeżeli chodzi o gogle, ja tutaj mam trochę inne ustawienia, ale nie aż tak duże. Jak on jest fantastycznie lekki. To, co mi się bardzo podoba, że bez GoPro to on jest niesamowicie zwinny, ten dron. Można go jeszcze przestawić bardziej agresywnie, bo moje ustawienia są bardziej cinematic niż pod freestyle. Ale jest okej. Dobrze widać. Widać dużo też takich detali. Nawet pod światło. W cieniach też nie ma tragedii. Zróbmy sobie jakiegoś dive'a. On się inaczej zachowuje. Inną ma w ogóle dynamikę lotu.
nie, ten ciężar go tak, nie ma tej siły pędu tak dużej jak w przypadku lotów z GoPro. Fajnie, naprawdę fajnie. Zaraz zobaczymy jeszcze jedną rzecz. Mam 14,5 V, to może przy trzecim locie, przy następnym pakiecie, jak on wygląda, jeżeli chodzi o zasięg. Bo na razie wszędzie mam tutaj 50 megabitów na sekundę, czyli zasięg jest brzydwy. Wznieśmy się z trochę. On tutaj robi bez problemu. Jest lekutki, naprawdę. Aż muszę go zważyć, jak będę w domu. Razem z akumulatorem. A podejrzewam, że to będzie w okolicach 600 gramów może. No. Dobrze, podoba mi się to, co tutaj widzę. Jestem zadowolony. I wygląda to naprawdę fantastycznie. Delikatnie, cicho sobie pracuję. Wszystko gra. Jest po prostu pięknie. Bardzo delikatnie. Siła ciążenia też inaczej na niego działa, bo jest dużo lżejszy. A nie... Ojej. To było dobre. Ale wyszedłem z tego. To co powiedziałem, jest lekki. Naprawdę mu to świetnie idzie. Mam 14,2 przy tej niewielkiej masie. Możemy jeszcze polecieć kawałek tutaj. Zaraz będziemy wracali. megabajty na sekundę. Teraz było 13,9. Wracamy. Co ciekawe, nie świeci mi się na czerwono tutaj napięcie w momencie, kiedy spada poniżej 14 V. Ciekawe dlaczego. Dobra, lądujemy. Trzeba się do niego troszkę przyzwyczaić. Tak on wygląda, bez kamery, wygląda trochę dziwnie, nie? I wysunięty ma ten, tą jednostkę kamery właśnie do przodu, mocno. To co jeszcze chciałem pokazać, widać śmigła w planie, musielibyśmy mieć to troszkę inaczej, albo ramę nie X, tylko dead cut. Dobra, można go rozbroić. Mhm. Za nami jeden pakiet, przy tym locie zrobimy sobie tak, 4K w 50, w sumie moglibyśmy zrobić tak, ultra wide, stabilizację sobie włączymy na Rocksteady, ISO jest 400 max i teraz byśmy tylko przeszli na kolor inny, na Disney-like. Jest bardziej szary, ale przy tej okazji, ja już go odpalę, zobaczymy sobie jak z zasięgiem. Jak on stoi z zasięgiem. Tutaj to co mam, w tej chwili mamy Disney-like. Przelecę jedną rundę, żebyście zobaczyli jak się kształtują kolory. I tutaj mi wpada dość mocno w cieniach taką skalę szarości. Nie wszystkie detale mogą być widoczne. Więc podejrzewam, że super byłoby korzystać z Disney-like. O, tutaj to widać, tu jest ciemno praktycznie. W momencie, kiedy my mamy oświetlenie z góry. Tak jak tu jest bardzo dobrze oświetlony ten fragment. I tutaj detale są doskonale widoczne. Natomiast w takich przypadkach jak tutaj te cienie po lewej stronie, te wszystkie świerki, no tutaj niewiele widać w Disney-like. Dobra, to co mieliśmy zrobić, to polecimy kawałek, zobaczycie jak zasięg do czasu, kiedy mi wystarczy akumulatora. Tu jest taka droga, co totalnie pusta. Tak. Ja stoję mniej więcej przodem do drona. I teraz zobaczymy sobie, jak wygląda temat, jeżeli chodzi o zasięg. Cały czas mam 50 megabitów na sekundę. Czyli jest ok. Tu nie mogę sobie gimbalem, tak jak w Awacie, zmienić konta. Zasuwamy. Naszym celem jest przelecenie dookoła drzewa. Nie mam tutaj pomiaru, bo nie mamy GPS-u. Ale można to na mapie sprawdzić, jaka tu jest mniej więcej odległość. Nie mam spadków w ogóle, jeżeli chodzi o zasięg w tej chwili, a w goglach jest doskonała widoczność. Jestem spokojnie około 500-600 metrów, wykraczamy nawet poza przepisy, ale tak jak powiedziałem, to jest całkiem pusto. Mam pełną świadomość tego, co robię. To jest doskonale widoczne na to drzewo. 50 megabitów na sekundę cały czas. Za chwilę będziemy wracali. Troszeczkę mnie wiatr tutaj zwiewa wysoko.
I spróbuję teraz wrócić nieco niżej. Tak, jak się obniżam, to bitrate spada. Do 19 nawet spadał w pewnym momencie. Lecimy. Teraz antena jest zasłonięta. Jestem trochę niżej. Chciałbym się tak obrócić, ale wiatr jest tak silny, że muszę lekko lecieć, tak jak samoloty przy lądowaniu, czyli wydaje się to na skos, ale lecę właśnie do przodu cały czas, trzymam kierunek. To, co jest też fajne tutaj, to jest ten center point, punkt centralny, który mam zaznaczony. To wygląda świetnie, jeżeli chodzi o gogle. No dobra, zasięg jest bez problemu, teraz mamy 14,4, to poszalejemy jeszcze, pobuszujemy tutaj chwilę i to będzie całość. Polecimy sobie wzdłuż tego ogrodzenia, tam do świerków, mamy jeszcze 0,4 V do dyspozycji, czyli pewnie ze 2-3 minuty, może z 2 minutki lotu, bo tutaj nie spada nam tak mocno napięcie, jakby się chciało. Najpierw polecimy pod słońce i widać, że ten Disney Lion jest dosyć szary. Ta szarość tu mi się bardzo zlewa, w cieniach właśnie, głównie. Bo ze słońcem widać doskonale, tak jak teraz. 14,2 V, muszę uważać na to, co mówiłem, że nie wyświetla się napięcie krytyczne już na czerwono. To mnie też dosyć mocno zaskoczyło. 14,2 przy tym punchu, teraz mamy dive. 14,3 V nawet. On jest zwinny. Podoba mi się, jak on teraz wchodzi w te manewry. Można się szybko przyzwyczaić do tego, że on jest leciutki. Myślałem o tym jeszcze, żeby zainwestować w kamerę DJI Action 2, ale po tym, co widzę, to chyba nie ma w ogóle sensu. Jedyne, w co mogę zainwestować, to w zabezpieczenie tej kamery przed rozwaleniem. Dobrze, mamy 14 V. Będziemy lądować. Słuchajcie, ustawienia GoPro, żebym nie zapomniał sobie, to nagramy to. 4K w 50, wide, bez stabilizacji, bitrate high, shutter auto, bo nie mamy filtrów tutaj dzisiaj, kompensacja na 0, balans bieli 5000, powinno być ok, ISO max 400, color flat, sharpness medium. I to są ustawienia GoPro takie i zaraz do nich dopasujemy ustawienia kamery, tej, którą tu mamy, polecimy równolegle. Ustawienia, jeżeli chodzi o Air Unit, są następujące. 4K w 50, ultra wide, jak najszerzej, bez stabilizacji. Następnie mamy taką sytuację, że jest w Disney-like. ISO max 400 i temperatura kolorów tutaj jest 5000. Natomiast reszta jest w automacie, podobnie jak w tym, w GoPro. Więc polecimy już. Ja włączam nagrywanie w GoPro i lecimy, słuchajcie. Teraz będzie cięższa cała instalacja. No i też nie mamy za dużo akumulatora, 5,8 na starcie, to wystarczy, fajnie widać, aczkolwiek przy tym ISO 400 już się zaczyna robić trochę ciemno, 15,5, całość jest trochę cięższa, czuję to. I ten Disney-like, tak, dron hałasuje, już mi spada do 14, zaraz będziemy wracać, zrobimy minutową rundkę cruisingiem, już będziemy wracać. Chciałem wam to pokazać jeszcze ze słońcem, żeby była możliwość porównania, ale on teraz ma taką siłę bezwładności z wiatrem, jest dużo cięższy, 150 gramów. To jest w ogóle inny dron w tym momencie. Muszę wracać. Nie wystarczyło mi akumulatora, już mam 13,9, jest bardzo delikatnie. Sobie polecimy, ale to wystarczy, żeby już ocenić sytuację. W cieniach jest dość tutaj tak ciemno, że tak powiem, w goglach. Więc ISO podwyższa automatycznie system na tyle, żeby cokolwiek było widać. I to zauważyłem, że ISO tutaj jest zwykle wyższe w takich sytuacjach. Tak to wygląda. Jak redukuję do 400, to jest trochę ciemno. Nie ma ziarna, ale jest dość ciemno. Cały czas trzyma mi się napięcie na 14. Dlatego, no już teraz mamy 13,9. Będziemy w takim razie lądowali. Tak to wygląda. Dosyć dużo zrobiliśmy jak na te warunki, które są zimowe. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co tu dzisiaj wyczynialiśmy. Podchodzimy do lądowania. Może być gdzieś tu. Jest dużo cięższy niż te pierwsze rundki. Teraz jest mega ciężki. Thank you.
Słuchajcie, wnioski pewnie jeszcze będzie czas na to, żeby wyciągnąć, ale to co mogę powiedzieć tak na gorąco, latanie bez GoPro to jest naprawdę wielki przywilej. Ja teraz widzę, że mogłem w sumie zainwestować przez te miesiące w DJI Action 2, bo ta kamera waży 158 gramów, jest naprawdę ciężka i to jest bardzo duża różnica, jak się ją doda. Natomiast loty bez GoPro, no to już wyglądają tutaj kozacko. I myślę o tym też, żeby spróbować akumulatory, pakiety LiPo 4S, ale na przykład troszkę mniejszej pojemności. 1050 mAh, mniej więcej, nie wiem czy takie są w 4S, ale to, bo tutaj mam 1300-1400. Byłoby to bardzo ciekawie, bo ten dron byłby jeszcze lżejszy, a dzięki temu byłby bardzo fajny, taki zwinny i podatny na manewry. Ogólnie bardzo udana sesja i dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać też w komentarzu, jakie są Wasze przemyślenia na ten temat. Jak to wygląda z Twojej strony, ten Air Unit O3, czy to jest fajna zabawka? Ja tu jestem zadowolony, dobrze go zamontowałem, widzę, nie mam żadnych wibracji. Wizja jest ok, oczywiście wpada mi w cienie, bo tutaj mamy słońce bardzo nisko o tej porze roku. To co mówiłem już wielokrotnie, że chłopaki na Florydzie z Rotten Riot mają zupełnie co innego. Drew, czy Bobby, czy Alexander, to oni mają zupełnie inne warunki, natomiast my mamy słońce jak w Norwegii. Pada nam praktycznie w pionie, więc światło cienie powstają i w tych cieniach jest dość ciemno, natomiast światła, highlighty są prześwietlane dość mocno. To jest tyle na dzisiaj. Bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnych epizodach. Cześć, pa!